Dzień dobry, nazywam się Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o tym, co interesującego dzieje się w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, to zapraszam też do czytania artykułów na stronie działzagraniczny.pl, rozbudowanych newsów na facebookowym fanpage'u oraz codziennych wideo relacji na Instagramie, w których towarzyszy mi czworonożny redaktor Amstaw, pan Sadełko. Możesz również wesprzeć moją działalność w serwisie Patronite. Więcej na ten temat dowiesz się, wchodząc na stronę patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny. Dziś moim gościniem jest Karolina Kania, etnolożka i antropolożka kultury, od już sześciu lat prowadząca badania terenowe na Nowej Kaledonii. Cześć. Cześć. Na tejże Nowej Kaledonii w październiku odbędzie się w końcu referendum niepodległościowe, tak ogłosił rząd w Paryżu. Miało się odbyć we wrześniu, no ale ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem zostało przesunięte. Mówię, referendum niepodległościowe odbędzie się w końcu, ale to wcale nie jest pierwsze, ani nie jest ostatnie referendum. Które to tak w ogóle jest referendum, i dlaczego jest ich tak dużo? Starałam się tego doliczyć ostatnio, i wychodzi na to, że jest to. Piąty albo szóste, zależy jak będziemy liczyć. Bo nie wszystkie były uznawane przez jedną stronę, drugą stronę. Tak, nie wszystkie były uznawane. Też Kanakowie w ogóle w pierwszym referendum, w którym mogli odzyskać niepodległość... Kanakowie, czyli ludność e, rdzenna autoktoniczna, nowej kolegії. tak, wzięli udział w 1958 roku, kiedy głosowali w referendum dotyczącym konstytucji będącej podstawą Piątej Republiki. I gdyby, tak jak gwina francuska, zagłosowali przeciwko, wtedy odzyskali... Zyskaliby niepodległość, bo Gwina właśnie w tym momencie uzyskała niepodległość. Kanakowie jednak opowiedzieli się za, ale też ze względu na. To, za pozostawieniem w ramach Francji. Za w ramach Francji, ale tutaj jest kilka takich aspektów, o których należy wspomnieć. Kanakowie do 1946 roku byli zamknięci w rezerwatach tubylczych, mhm. nie mieli praw cywilnych, odzyskali je dopiero właśnie po II wojnie światowej. Dopiero wtedy mogli edukować się na wyższym poziomie niż była podstawowa szkoły, które zresztą były przez europejskich misjonarzy prowadzone. Pierwszy kanak zdał maturę w 1962 roku. Ta świadomość była niska i myślę, że niższa niż w innych terytoriach. W innych krajach Melanezji, które dużo wcześniej zaczęły odzyskiwać niezależność od mocarstw. Bo mamy Fidżi w 70 roku, Papua-Nowa Gwina w 75, Wyspy Salomona w 78. Vanuatu, zresztą również francuskie mhm. terytorium, to było kondominium francusko-brytyjskie. W tym roku świętowało 40-lecie niepodległości. A Nowa Kaledonia Ech. jest ostatnim takim terytorium, które nie uzyskało jeszcze niepodległości w tym regionie? Tak, w Melanezji. I mamy w zeszłym roku jeszcze Bougainville. Teoretycznie mają niepodległość, jednak wciąż trwają negocjacje, jaki będzie ten ostateczny status. Tutaj wszystko zależy od tego, od porozumienia z rządem Papui Nowej Gwinei, ale 98% mieszkańców Bougainville opowiedziało się za niepodległością. Także pytanie, czy Nowa Kaledonia będzie kolejnym krajem niepodległym Melanezji, mnie to bardzo ciekawi, zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś, nie jest to ostatnie referendum możliwe. Może być jeszcze następne? Może być następne, bo w porozumieniach z Numej z 1998 roku, które wraz z porozumieniami w Matignon, które podpisano 10 lat wcześniej, w 1988 roku kończyły taki burzliwy okres wojny domowej i w tych porozumieniach właśnie zawarto takie postanowienie o organizacji referendum niepodległościowego między 2014 a 2018 rokiem. I jeżeli dwa pierwsze referenda, w dwóch pierwszych referendach mieszkańcy Kaledonii będą za pozostaniem przy Francji, to odbędzie się trzecie w 2020 roku, 2022 roku, takie już ostateczne. I tak naprawdę nikt nie wie, co jeśli znowu Kaledończycy będą Przecież za pozostaniem przy Francji. To Porozmawiajmy w takim razie, jeszcze wrócimy do tych kwestii politycznych, ale żeby lepiej to zrozumieć, porozmawiajmy w ogóle czym obecnie jest Nowa Kaledonia. Dlaczego mieszkańcy tego archipelagu na drugim końcu świata mogą głosować w eurowyborach i mają europejskie paszporty? Rozmawiamy krótko o tym miejscu. Nowa Kaledonia, Francuzi myślą, że to jest Francja, po prostu na drugim końcu świata. Zresztą przez kolonizatorów była nazywana Francą, Francją Południa. Francuzi mieli ambicję właśnie, żeby taką Francję Południa stworzyć na Pacyfiku. Wysyłali tam kolonizatorów, zarówno wolnych osadników, jak i więźniów. Na przełomie XIX i XX wieku około 20 tysięcy więźniów zostało zesłanych. A trzeba na nową to podkreślić, Kaledonię. że bardzo późno została w ogóle odkryta przez Europejczyków. Nowa Kaledonia, prawda? Dopiero w XVIII wieku. Tak, dopiero w XVIII wieku, czyli dużo później niż inne terytoria, które zostały skolonizowane przez Francję, czy to właśnie na Antylach, Wadelupa, Martynika, czy nawet Reunion. A Nowa Kaledonia została zajęta przez Francję w 1853 roku. Dość późno. Czyli po Mickiewiczu na przykład. Żebyśmy mieli takie odniesienie... To jest już po na przykład powstaniu listopadowym i tak dalej. To jest stosunkowo późno w historii. Stosunkowo późno w historii, a skoro nawiązałeś do powstań, to jeden z uczestników powstania akurat styczniowego Antoni Berezowski został zesłany na Nową Kaledonię. Był we Francji, przebywał na emigracji we Francji, kiedy dowiedział się o wizycie cara Aleksandra II w Paryżu i postanowił odzyskać wolność dla swojego kraju i dokonał zamachu na życie cara. Chybił zastrzelił, postrzelił konia Napoleona, także nie udało mu się zabić cara, złapano go w Lasku Bunońskim. I uniknął kary śmierci. Jako, że Francja była trochę przychylna sprawom Polski ze względu na rozbiory, mm -hmm. dzięki temu Berezowski tak naprawdę uniknął kary śmierci, ale został zesłany dożywotnio na Nową Kaledonię, bo żył tam już po odbyciu kary. Otrzymał działkę w wiosce Buraj, w której zresztą potem prowadziłam badanie i udało mi się nawet znaleźć działkę, na której mieszkał. Do dziś mieszkańcy określają miejsce, zakręt w ogóle przy, przy tej działce i wzgórze, które tam się unosi wzgórzem Polaka. Mało kto wie, kim był ten Polak, ale mm -hmm. mówią la butte du Polonais, także starałam się dowiedzieć, zebrać więcej informacji o Berezowskim. Także niektórzy go faktycznie jakoś tam z opowieści, z opowieści swoich przodków pamiętali, bo Berezowski zmarł w 1913 roku. Nie do końca już był zdrowy na umyśle. Ale myślę, że jest taką ciekawą postacią, o której trochę się trochę tak. zapomina, bo jednak nie wrócił stamtąd, ale starał się utrzymywać kontakt mimo wszystko, bo zachowały się jakieś tam listy, korespondencja. A co z tymi Francuzami, którzy tam trafiali w ramach kolonii karnej? Czy też zostawali tam po odbyciu wyroków, czy jednak wracali do ojczyzny? Część zostawała, część skorzystała z możliwości powrotu i wróciła. Ci, co zostali, mieli szansę na ściągnięcie swojej rodziny, część założyła rodziny na miejscu, często wiążąc się z miejscowymi. Dlatego też powstała duża mieszanka etniczna, kulturowa, i kaldosze, taka grupa etniczna, to są. Potomkowie właśnie tych Europejczyków, tych pierwszych kolonizatorów, zarówno wolnych osadników, jak i tych więźniów, którzy często właśnie z olbrzymi metysarz, bo często ci więźniowie, którzy też pochodzili z Afryki Północnej, właśnie uczestnicy powstań w Algierii byli też zsyłani jako więźniowie na Nową Kaledonię, to oni często między sobą, nawet z kanakami po prostu, tworzyli związki, rodziny, i dziś tak naprawdę nie można powiedzieć, że oni nie są stamtąd. Bo oni zostali, no ich przodkowie, bo to już jest kolejne pokolenie, zostali wykorzenieni tak naprawdę z ich ojczyzny, z, ze swojej ziemi, zostali zesłani siłą na tą kaledonię, więc ich potomkowie już nie mieli wpływu tak naprawdę na to, gdzie się urodzili i bardzo często ci kaldosze są również za niepodległością. Dlatego nie można tak podzielić tego, że kanakowie są za niepodległością, a Biali, bo używa się tego nawet nie jako pejoratywnego określenia, mm. tylko po prostu jest ten podział kanakowie i biali. Biali niekoniecznie są za pozostaniem przy Francji, bo bardzo często są świadomi trudnych zależności z matką Francją i Opowiadają się za tym, żeby uzyskać niepodległość. No właśnie, kiedy mówisz matką Francją, jakie są dziś zależności Nowej Kaledonii i Francji? Już powiedzieliśmy, że mogą głosować w eurowyborach. Tak, swoim dyrektorem. Mogą o tym? głosować w eurowyborach, chociaż Nowa Kaledonia nie jest członkiem Unii Europejskiej, jako terytorium zamorskie Francji, jest terytorium zamorskim wspólnoty europejskiej. Mieszkańcy Nowej Kaledonii mają obywatelstwo Unii Europejskiej. Biorą udział w wyborach do Europarlamentu, mają nawet swojego przedstawiciela w Brukseli i w Strasburgu, i otrzymują pieniądze, euro z Europejskich Funduszy Rozwoju. W ostatnich latach ponad 50 milionów euro zostało wysłanych na Nową Kaledonię na różne projekty rozwojowe. Jak już mówimy o pieniądzach, to <laughs> muszę wspomnieć tutaj o takiej bardzo ciekawej piosence zespołu kanaków, który się nazywa Góre Jele" i piosen tytuł piosenki brzmi C'est la France qui pay", czyli to Francja płaci. I właśnie słowa piosenki mówią o tym, że nasi politycy siedzą w Paryżu i właśnie to Francja płaci za, za wiele rzeczy na Nowej Kaledonii, bo transfery pieniężne z Francji wynoszą ponad Miliard, półtora miliarda euro rocznie. Także i tak spadły, wysokość tych, tego wsparcia spadła w ostatnich latach, ale wciąż to jest 13% PKB. Dlaczego Francja dokłada tak wielkie pieniądze do Nowej Kaledonii, która, jak zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, ma burzliwą historię, jeżeli chodzi o pozostawanie w obrębie francuskiego aparatu państwowego? Na czym Francuzom tam tak bardzo zależy? Nowa Kaledonia położona jest w strategicznym miejscu dzięki wodom terytorialnym Nowej Kaledonii, ale również Polinezji Francuskiej czy Wallis i Futuny, dwa inne terytoria zamorskie na Pacyfiku. Francja ma olbrzymią tą przestrzeń morską. Ekonomiczną, strategiczną, bo jesteśmy na Pacyfiku, Japonia, Chiny, z drugiej strony Stany Zjednoczone, także geopolitycznie to jest miejsce strategiczne, o czym świadczą zresztą wydarzenia historyczne, próby nuklearne, które były prowadzone na Polinezji francuskiej. Innym ważnym aspektem jest gospodarka, bo na Nowej Kaledonii znajduje się 25% światowych złóż niklu, który jest eksploatowany już nie w tak dużej mierze jak dawniej, w latach 70., -tych, 60., -tych, 70., -tych, kiedy był boom niklowy, mhm. kiedy sprowadzano na Nową Kaledonię migrantów z Azji, z innych francuskich terytoriów zamorskich do wydobycia tego niklu, do tworzenia właśnie tej Francji Południa. A także do tego, aby zmniejszyć liczbę kanaków, żeby kanakowie stali się mniejszością, a ci przybysze, którzy w założeniu francuskich polityków mieli opowiadać się za pozostaniem przy Francji, mieli właśnie być większością. Co się udało, bo kanakowie teraz stanowią 39% z 280 tysięcy mieszkańców. Także są mniejszością w swoim własnym kraju, i ta ich sytuacja jest dość skomplikowana, bo pomimo tego, że wiele zależności pełnych opresji, przemocy, właśnie z czasów kolonialnych, w jakiś sposób już zostało zniesionych i zapomnianych. Pewne zachowania wciąż są widoczne, widoczne i obecne. Myślę na przykład o hierarchii w pracy. Mm -hmm. Nawet jeśli istnieje coś takiego jak prawo o zatrudnieniu lokalnym, to to prawo istnieje niestety tylko na papierze, bo większość wysokich stanowisk w urzędach, na przykład, jest zajmowana przez białych, przez Francuzów i to nawet nie Francuzów Kaldoszy, Francuzów, którzy od wielu lat. Przebywają na Nowej Kaledonii, tylko często to są Francuzi tak zwani Zoray z Francji kontynentalnej, którzy przyjeżdżają na kontrakty na Nową Kaledonię i zajmują stanowiska, które. Mogliby bez problemu zajmować Kaledończycy, wykształceni Kaledończycy, bo od wielu, wielu lat, właśnie, zwłaszcza od tych porozumień z Numej w 1998 roku, jest program wsparcia edukacji Kaledończyków. Na początku nazywał się Cad son cadre, czyli 400 kadr, mm -hmm. w ramach którego 400 osób wysłano na studia do Francji. Teraz ten program nazywa się Cadre Avenir, czyli Kadry przyszłości. W ramach tego programu Kanakowie, nie tylko Kanakowie, Kaledończycy mogą korzystać z edukacji we Francji, ze stypendiów, mogą latać za darmo, bo Nowa Kaledonia płaci im właśnie za bilety, daje stypendia na studia, mogą się kształcić, żeby wrócić i pracować na miejscu, tworzyć ten kraj, który dąży do tej niepodległości. To jednak Francja, francuski rząd bardzo wspiera jednak tą migrację nadal z Francji. I ci biali, Europejczycy zajmują te stanowiska, i jest taki szklany sufit, który często ciężko przeskoczyć. Ten szklany sufit Kanakowie próbowali rozbić siłowo. Wspominałaś już o tych porozumieniach kilkakrotnie. Przenieśmy się na jedną z wysp, UEA. Ona pojawia się w dwóch niezwykle ważnych filmach dla Nowej Kaledonii. Zacznijmy od pierwszego, filmu japońskiego z 1984 roku. Wyspa najbliższa raju. To jest ekranizacja książki, która powstała troszeczkę wcześniej i wpłynęła na niezwykłe związki Japonii z Nową Kaledonią. W latach 60-tych wyszła książka autorki Katsura Morimura, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam, która napisała powieść o... Podróży młodej dziewczyny na Nową Kaledonię, która dociera na wyspę, zakłochuje się na tej wyspie, przeżywa niezwykłe chwile właśnie na uwej tej wyspie, najbliższej ra raju Lille plus proche du paradis po francusku. I ta książka skradła serca Japończyków. Do mm. dzisiaj mówili mi o tym znajomi Kaledończycy, którzy prowadzą na przykład sklepy z pamiątkami i którzy zagadują do Japończyków odwiedzających te sklepy, że często ci Japończycy wciąż gdzieś tam w głowie mają tę historię, pamiętają o tej powieści, czytali ją. To było takie japońskie Eat, Pray, Love. Tak, tak mam <laughs> wrażenie, jak czytałem o tej książce. Tak, no i opowiadało o miejscu, z jednej strony odległym, właśnie rajskim, wyjątkowym, a z drugiej strony na tyle bliskim, że ci Japończycy mogli w czasie tego krótkiego, wyrwanego siłą urlopu wybrać się tam, nawet na te kilka dni, bo zazwyczaj Japończycy spędzają na Kaledonii około tygodnia, więc mogli tam się wybrać i na własne oczy przekonać się o pięknie tego miejsca. Także film jeszcze tylko wzmocnił te przekonania, te Obrażenia. Jednak film został nakręcony w 1984 roku na Uwei, ale jako, że w tym czasie trwała na Nowej Kaledonii wojna domowa i zwłaszcza te ostatnie wydarzenia wojny domowej miały miejsce na wyspie Uwea w 1988 roku, to wielu Japończyków ze strachu zaczęło latać na ile de Paine, czyli wyspę Sosen, mm -hmm. która konkuruje z Uweą o miano tej wyspy najbliższej raju. No właśnie wspomniałeś, to jest ten drugi film, na, który nakręcił Mafio Kasowicz, w Polsce prawdopodobnie najbardziej znany z filmu Nienawiść, rozgrywającego się na francuskich przedmieściach. Natomiast on w 2011 roku nakręcił, nie wiem czy dobrze to wymówię. <słuch> <słuch> L'Ort et la Morale. Porządek i moralność. Porządek i moralność opowiada o wydarzeniach z 1988 roku, kiedy Socjalistyczny Front Wyzwolenia Narodowego Kanaków zabił czterech żandarmów i 27 innych wziął na zakładników słynnej jaskini, którą Ty chyba zresztą miałaś okazję odwiedzić. W samej jaskini nie byłam, bo teraz wstęp jest zakazany do tego miejsca, ale byłam w tym plemieniu Gosana na północy wyspy, i w tamtych okolicach. Akurat jechałam stopem i miejscowi pokazali mi to miejsce. Pokazali mi także taki memoriał, pomnik upamiętniający 19 kanaków, którzy zostali zabici w czasie ataku na tą grotę. Znowu tutaj odniosę się do związku z Francją, bo nie można na tą wojnę domową. Patrzeć odrywając to od tego, co dzieje się we Francji, chociaż dzieli Nową Kaledonię od Metropolii 17 tysięcy kilometrów. We Francji akurat na przełomie kwietnia i maja 1988 roku trwały wybory prezydenckie, które kończyły dwa lata koabitacji pomiędzy prezydentem François Mitterrand z Partii Socjalistycznej i Jacques Chiraciem, premierem, który był z takiej konserwatywnej partii zgromadzenie na rzecz republiki. I tu pojawił się konflikt, bo Chirac wspierał kaledońskich lojalistów, zwolenników pozostania przy Francji, zrzeszonych zresztą w partii będącej anteną partii Chiraca na Kaledonii, czyli zgromadzenie na rzecz Kaledonii w Republice i lojaliści, zwolennicy pozostania przy Francji mieli nadzieję, że jeśli Chirac zostanie prezydentem, no to te dążenia niepodległościowe ustaną jakoś przygasną i on im pomoże w po zostaniu przy Francji. Z kolei Mitterrand był bardziej za tym, żeby dać jednak mieszkańcom głos, żeby oni sami mogli wybrać. I te decyzje, które były podejmowane w sprawie tego, czy podjąć atak na Jaskinie, czy nie, jak go przeprowadzić, były podejmowane przez Silaka. Jednak podpisy składał na papierze już Mitterrand. Ta cała sytuacja właśnie przez to jest bardzo zagmatwana, bardzo konfliktowa już na poziomie narodowym i do dzisiaj tak naprawdę jest nie do końca wyjaśniona i stanowi taki, mm, no, taką smutną kartę historii, która do dziś tak naprawdę odbija się w taki nieprzyjemny sposób na tej wyspie, bo UWA do dziś ma taką złą sławę. Też warto zaznaczyć, że ta nieprzyjemna karta odnosi się do tego, że według późniejszego śledztwa niezależnej komisji po prostu żołnierze francuscy przeprowadzili egzekucję na części z tych kanaków już po ich pojmaniu. Tak, nie udowodniono tego na 100%, ale jest to jedna z hipotez i kanakowie no, wciąż mają za złe to co się stało wtedy. Dlatego też ten film Kasowica był bardzo krytykowany na Nowej Kaledonii. Co ciekawe, on w ogóle nie był kręcony na Nowej Kaledonii. Mm -hmm. Nawet jeśli Kasowic przez wiele lat latał na Kaledonii, zbierał materiały, to w końcu nie udało mu się uzyskać zgody i kręcił film na Polinezji Francuskiej. Rozmawiamy więc w takim razie o tej grupie Kanaków, bo te lata 80. były takim chyba momentem przełomowy, najbardziej wybuchowym przynajmniej w ich historii. Już wspominałeś, że oni dziś nie stanowią nawet 40% populacji na swoim rodzinnym archipelagu. Natomiast jak wygląda obecna ich sytuacja? Bo przez lata byli na siłę europeizowani w szkołach prowadzonych przez misjonarzy. Czy to odniosło skutek, czy jednak Kanakowie zachowali swoje poczucie odrębnej tożsamości? To poczucie odrębnej tożsamości zaczęło się rodzić tak naprawdę wraz z tymi pierwszymi takimi dążeniami niepodległościowymi, rewendykacjami kulturowymi, kiedy Kanakowie odzyskali swoje prawa, kiedy nie podlegali już tylko prawu zwyczajowemu, któremu podlegają, zgodnie z którym tak naprawdę żyją ze zwyczajem, tak jak inni mieszkańcy regionu custom, zwyczaj, to jest właśnie zbiór zasad, wartości, którymi kierują się melanezyjczycy, m.in. kanakowie w swoim życiu. I w czasach kolonizacji podlegali tylko prawu zwyczajowemu, byli pozbawieni praw cywilnych. Po wojnie je odzyskali, jednak tak naprawdę to też nie było z dnia na dzień, tylko ten proces trwał, bo nawet jeśli już były jakieś ustawy, to zanim one weszły w życie i zanim faktycznie zaczęto je respektować, no to trochę czas upłynęło. Więc przez bardzo długi czas... Kanakowie byli traktowani jako obywatele gorszej kategorii. Tak jak mówię, o, mówiłam o tym zatrudnieniu, mm -hmm. to tak naprawdę wciąż pokazuje, że jeszcze nie do końca ten problem został rozwiązany dużą rolę w edukacji chrystianizacji Kanaków odegrali misjonarze i jak jakiś czas temu czytałam książkę Joanny Giera-Konoszko o szkołach z internatem w Kanadzie, która zresztą też została skolonizowana przez Francję, to gdybyśmy słowo Kanada w tej książce zamienili na Nowa Kaledonia, to po prostu mamy Taki sam schemat działań, bardzo podobny, może nie jeden do jednego, ale bardzo podobny. Czyli podobnie. jest to łamanie też generacyjne tej populacji, prawda? Odbieranie dzieci, karanie ich w taki sposób, że ta trauma przenosi się na następne pokolenia? Zakazywanie używania języków plemiennych. Kanakowie mają 28 różnych języków, 11 dialektów, i jeszcze mój tata goszczący z mojej rodziny goszczącej który jest po 40, czyli do szkoły podstawowej chodził jakieś 30 parę lat temu, mówił, że jeszcze te 30 parę lat temu obrywali od misjonarzy linijką po rękach za posługiwanie się językiem kweni, językiem IDP. Także ta przeszłość wcale nie jest tak odległa. Mm -hmm. To jest nawet nie jedno pokolenie, bo to po prostu działo się całkiem niedawno. I sama byłam świadkiem wielu sytuacji, widziałam, jak Kanakowie są właśnie w pewien sposób dyskryminowani, chociażby poprzez zatrudnienie, bo to jest coś, co widać, co będąc w Numei, spotykają się w stolicy Nowej Kaledonii gdzie w ogóle mieszka dwie trzecie mieszkańców archipelagu, gdzie jednak większość tych urzędników to są Francuzi z Francji kontynentalnej. W ogóle Numea przez bardzo długi czas było, była nazywana Numea la Blanche, mm -hmm. czyli Biała Numea. Kanakowie mieszkali w niektórych dzielnicach, w slamsach, tak zwanych skłotach, gdzie starali się odtworzyć to... Plemienne życie ze swoich wiosek, ze swoich wysp, bo przyjeżdżali na nową, na Ter, główną wyspę Nowej Kaledonii, gdzie właśnie jest Numa za pracą, ale nie chcieli mieszkać w blokach, w jakichś ciasnych domkach, chcieli po prostu żyć razem, blisko natury, więc na obrzeżach miasta tworzyli takie, zaczęli tworzyć takie slamsy, skłoty. Często warunki tam nie są takie, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni, przez co te miejsca są no, bardzo krytykowane przez Europejczyków i. Z Starają się Europejczycy często na siłę przenosić tych kanaków do jakichś tam tworzonych mieszkań socjalnych, w których kanakowie niechętnie zamieszkują. Czy te warunki mm. wpływają też na ich codzienność? Bo w statystykach 9 na 10 osadzonych więźniów na Nowej Kaledonii to są właśnie kanakowie, zresztą w jedynym tam więzieniu takiej XIX-wiecznej twierdzy francuskiej. Comte Est. Mm -hmm. Czy to też jest pokłosie tego systemu, czy raczej tych warunków, w jakich mieszkają, i braku zatrudnienia? Myślę, że to jest bardzo złożony problem. Tak, z jednej strony to wynika z tych warunków: z tego, że w tych skłotach jest duży alkoholizm, dużo też palą marihuany, przemoc również występuje. Innym problemem jest właśnie sposób resocjalizacji kanaków podejmowany mm -hmm. przez często europejskich pracowników, socjalnych edukatorów, którzy jeśli przyjeżdżają z Francji. Nie chcę generalizować i mówić, że wszyscy nie znają kultury i nie mają odpowiedniego podejścia, ale z moich doświadczeń wynika, że jednak bardzo wielu Francuzów przyjeżdża na Kaledonię, jakby wybierało się do jednego z francuskich departamentów, jakby jechało na korsykę, która zresztą też ma różne skomplikowaną takie, historię. Tak, skomplikowaną historię, różne zapędy. A Nowa Kaledonia to nie jest Francja. O czym Marine Le Pen zapomina? Co ciekawe, w ogóle Marine Le Pen świetny wynik uzyskała w wyborach prezydenckich na Nowej Kaledonii. Dwukrotnie lepszy niż obecny prezydent Emmanuel Macron. Tak. I w jednym wywiadzie, na pytanie, czym dla niej jest Nowa Kaledonia, odpowiedziała, że Nowa Kaledonia dla niej jest Francją. A to nie jest Francja. Nowa Kaledonia ma swoją historię, swoją kulturę. Kanakowie mają swoje zwyczaje, swoje wartości. I myślę, że naszym obowiązkiem, gdziekolwiek byśmy nie jechali, to jest jednak poznanie miejsca, dowiedzenie się czegoś o tym miejscu, do którego jedziemy, czego niestety wielu Francuzów nie robi. Ty prowadzisz swoje badania na Wyspie Sosen, tej, której już wspominałeś, że rywalizuje niejako z tą łubą. To jest właśnie takie miejsce, które jest zdominowane przez Kanaków, i oni tam żyją według swoich własnych zasad. Jak to wygląda w praktyce? Wyspa Sosen, czyli Ildepę, jest takim szczególnym miejscem na mapie Nowej Kaledonii. Podobnie zresztą jak Uwe, bo te wyspy nie zostały przeznaczone do skolonizowania przez białych. Grand Terre, czyli główna wyspa, została wybrana na kolonię karną. To właśnie tam wolni osadnicy się osiedlali, wywłaszczali kanaków z ich ziemi, zabierali im te ziemie zwyczajowe, które kanakowie często wykorzystywali pod uprawy, pod hodowlę zwierząt. Przybyli Europejczycy i zaczęli no, kraść po prostu ziemię albo wymieniać za tytoń, za alkohol, za broń. Na Uwej i na Ildepę było zupełnie inaczej, bo poza misjonarzami, którzy tam dotarli dość wcześnie, jeszcze przed zajęciem Nowej Kaledonii przez Francję w 1848 roku, zaczęli chrystianizować kunie, czyli mieszkańców Ildepę, przygotowywać na kontakt z białymi tak naprawdę, to poza tymi misjonarzami, kilkoma francuskimi administratorami nie było tam wolnych osadników. Tak naprawdę można ich policzyć na palcach jednej ręki, jednak porozumienie zawarte między wielkim wodzem a francuskim przedstawicielem rządu zakładało, że właśnie nie będzie wolnych osadników i że poza... Częścią wyspy, która przez jakiś czas była przeznaczona dla więźniów, po tym jak ci więźniowie się wynieśli z wyspy, ziemia została zwrócona Kanakom i nawet jeśli się tam nie osiedlili, do dzisiaj ruiny więzień straszą trochę hmm. odwiedzających, to nie ma tam żadnych Europejczyków, którzy by zawłaszczyli sobie te tereny. Oczywiście biali są na wyspie. To są nauczyciele, lekarze, żandarmi. Tych osób jest około 50. Jest też kilka małżeństw albo małżeństw mieszanych, albo po prostu Europejczyków, którzy w dobrych stosunkach, w prawidłowych albo wręcz dobrych stosunkach żyją z Kanakami, bardziej obok Kanaków niż z nimi, ale nie wchodzą sobie w drogę i też są akceptowani na tyle, że tam już od kilkudziesięciu lat sobie mieszkają. Dwa takie małżeństwa są. A poza tym, no to te 98-9% to są kanakowie, 2000 osób podzielonych na 8 plemion. Na czele każdego plemienia stoi mały wódz, petiszef, mm -hmm. a wszystkie plemiona są pod władzą, były pod władzą Wielkiego Wodza, pana Ilarią Wondegu, który jednocześnie był merem gminy wyspiarskiej i który zmarł w styczniu tego roku. Także od tego czasu wybrano nowego mera który zresztą jest tej partii RPSR, czyli Zgromadzenia na Rzecz Kaledonii w Republice, mm -hmm. czyli antyniepodległościowej, ale nie ma od stycznia nowego wielkiego wodza. To jest funkcja dziedziczna, przekazywana z na pokolenie, ale pan Hilarion Wondegu nie miał syna, więc teraz nie do końca wiadomo, myślę, że wiadomo, kto ma być tym kolejnym wielkim wodzem, ale być może nie wszyscy się na to zgadzają, więc negocjacje pewnie trochę zajmą, zanim ten Wielki Wódz zostanie wybrany. Jak wygląda takie życie codzienne na właśnie wyspie Sosen, gdzie kanakowie nie są uzależnieni de facto od białych, mogą żyć według swojego prawa zwyczajowego i swoich obyczajów? Jak ta społeczność różni się od tych, którzy mieszkają w Nimei, w tych slumsach? Czy całkowicie nie są uzależnieni od białych? Są uzależnieni od turystów. Może nie całkowicie, bo teraz jest pandemia i australijskie statki wycieczkowe, które dopływały średnio co trzy dni, bo było ponad 100 statków w roku, przestały dopływać w marcu i mieszkańcy muszą radzić sobie w inny sposób, ale tutaj przypływ gotówki skończył się. Mm -hmm. <laughs> Także turyści są lokalni. Kaledońscy, ale też jest ich na tyle mało, zresztą dzisiaj dostałam wiadomość od przyjaciół z Nowej Kaledonii, którzy mi napisali, że starają się, oni sami, chociaż pracują w turystyce, to też starają się podróżować, żeby jednak dać zarobić innym, ale napisali mi, jest nas tak mało, że nie jesteśmy w stanie zarobić tyle, ile zarabialiśmy wcześniej, jak ci turyści byli, czyli przed pandemią. Także wyspa w przeciwieństwie do Numei, gdzie ciężko jest nam wydzielić sobie kawałek pola w centrum miasta, mm -hmm. w tej wielkiej aglomeracji, w której mieszka 180 tysięcy osób, nie możemy uprawiać raczej ignamów, jamów, manioku, taro. Tylko wytłumacz, co to jest ignam. Ignamów, czyli jamów, pochynów, takich wielkich, burwiastych warzyw, które mają bardzo ważne znaczenie zwyczajowe dla Kanaków, są podstawą wymian zwyczajowych, symbolizują falusa, siłę, honor i mm, są wykorzystywane w ceremoniach zwyczajowych. Także nie tylko są składnikiem pożywienia niezwykle ważnym, ale również są, stanowią podstawę życia, tak naprawdę, na Nowej Kaledonii. Także nie mogą. W Numej uprawiać tych warzyw. Na wyspie mogą uprawiać wszystko, bo mają mnóstwo miejsca, mają morze pełne ryb i nawet jeśli nie ma przypływu gotówki od turystów, którzy byli bardzo częstymi gośćmi na wyspie, to kanakowie, kunie, mieszkańcy Ildepę mogą sobie poradzić i nie umrą z głodu. I też będą wspierać swoich bliskich mieszkających na Głównej Wyspie, którzy na przykład nie mają tego pola, nie mają dostępu do świeżych ryb, i samoloty, które kursują między Główną Wyspą a, mniejszą, a mniejszymi wyspami, są trochę jak takie cargo, mm -hmm. <głos》> przewożące właśnie warzywa, ryby. Z kolei osoby z Głównej Wyspy, gdzie dużo taniej można nabyć produkty różne, wysyłają, Jajka chociażby, czy alkohol, bo na Ildepeu jest prohibicja, i poza hotelami nie ma alkoholu, więc wysyłają wielkie paczki, wielkie kartony. Po prostu sama to robiłam, jak byłam na Nowej Kaledonii, bo ceny są kosmiczne 60% wyższe często niż we Francji kontynentalnej, bo wszystko jest sprowadzane z zagranicy, w większości z Francji łącznie z papierem toaletowym i z wodą butelkową. Także co zakrawa już o absurd, dlatego te ceny są naprawdę, naprawdę wysokie, a na tych mniejszych wyspach są jeszcze wyższe więc opłacało mi się robić zapasy I, i wysyłać sobie jedzenie, a potem od mojej rodziny goszczącej na przykład dostawałam ryby właśnie, czy warzywa, które też potem zabierałam na główną wyspę. A jak wyglądają stosunki społeczne i wymierzanie sprawiedliwości pomiędzy różnymi mieszkańcami? Bo taki wątek, który podnosisz w jednej ze swoich prac, to jest to, że kanakowie, jeżeli mają do czynienia ze sprawiedliwością w wydaniu europejskim, są nieprzystosowani do stawania przed sądem, ponieważ jest inny sposób prezentowania odpowiedzi. Nie, nie oznacza takiego nie jak po naszemu. Jak te stosunki, które dla mieszkańców Nimei kończą się z reguły, dla kanaków mieszkańców Nimei z reguły kończą się skazaniem, jak to wygląda na wyspie Sosen? Jak wygląda wymierzanie różnych kar? Często brutalnie. Często jest to nóż bity w plecy albo zamach maczetą, Albo jakąś bronią. W sensie nóż naprawdę bity w plecy, nie, nie symbolicznie. Nie symbolicznie nie symbolicznie mnóstwo takich historii słyszałam będąc na miejscu. Moi znajomi europejscy mówili mi, że mam olbrzymie szczęście, że moja rodzina goszcząca, która mnie na wyspie Sosen gościła, jest taka porządna i że nie ma przemocy domowej. Bo ja nigdy nie byłam świadkiem u mojej rodziny goszczącej. Przemocy domowej, czyli raczej nie robili tego na pokaz, bo spędziłam u nich koło roku w czasie czterech pobytów. A non-stop w radiu, w telewizji słyszałam o różnych przypadkach, że nawet właśnie w rodzinie ktoś komuś wyrządził krzywdę. Czy to jest Albo kwestia kulturowa, czy właśnie kwestia alkoholu? Bo wspominałeś, że jest prohibicja na wyspie sozen, ale, ale rozumiem. To nie że... znaczy, że nie ma. To nie znaczy, że nie ma alkoholu, bo ten alkohol jest często w olbrzymiej ilości. Też słyszałam, że nie wiem na ile to jest prawdą, bo nie znam się na takich medycznych sprawach, ale słyszałam, że kanakowie nie mają jakiegoś genu czy enzymu. Nie chcę tutaj. Enzymu tak. Tak, to enzymu to jest... pomagającego trawić alkohol, więc oni po prostu wypiją jedno małe piwo i już... Są no, lekko rozmiękczeni, a z każdym kolejnym piwem, zwłaszcza, że lubią silniejsze alkohole, no gorzej trawią niż my i znoszą i jako, że jest mnóstwo konfliktów, o których się nie mówi mm. na głos, to w momencie, kiedy pojawia się ten alkohol, to zaczynają wychodzić właśnie różne historie, które zazwyczaj są przemilczane albo są jeszcze nierozwiązane, bo proces zwyczajowego pogodzenia i doganania się zabiera często wiele lat, no ale wiadomo, że przy alkoholu wszystko idzie łatwiej no i w tym momencie w takich momentach dochodzi do bardzo nieprzyjemnych sytuacji no i spotykałam często ludzi na przykład bez ręki, bez palca no i pytam moich znajomych co się stało czy jakiś wypadek no i naj, najczęściej okazywało się, że a tam jakiś kuzyn po pijaku odrąbał mu na przykład dłoń więc <słuch> przemoc jest naprawdę bardzo duża nie byłam bezpośrednio świat jakiejś sytuacji przemocowych. Słyszałam tylko strzały raz w pewnym konflikcie, zresztą związanym z turystyką, mm -hmm. gdzie członkowie dwóch plemion pokłócili się o miejsce, które zaczęło być bardzo oblegane przez turystów, no i Członkowie jednego z klanów zmówili się przeciwko innemu panu z innego klanu i plemienia, który rozwinął działalność turystyczną na takim pięknym atolu, i gdzie, no być może, trochę przesadził z liczbą turystów, których tam zabierał. No i użyto wtedy broni i tam po postrzelono brata tego przedsiębiorcy. W takich konfliktach w ogóle często jest zaangażowanych właśnie całe plemię, cały klan. Osoby, które zajmują właśnie pozycje i które wspierają daną stronę konfliktu. Także często z jakiejś małej sprawy pomiędzy dwoma osobami konflikt rozrasta się już wręcz do jakiegoś wyspiarskiego konfliktu, który często też jest potem rozdmuchiwany, na przykład przez prasę, mhm. która jest w rękach Europejczyków, oczywiście na Nowej Kaledonii, którzy w złym świetle najczęściej przedstawiają, te sytuacje, nie starając się w ogóle zrozumieć szerszego kontekstu. Zresztą tak było przed referendum niepodległościowym w 2018 roku, kiedy prasa kaledońska ogłaszała, i jeszcze przed referendum i przed wyborami, ogłaszała wielkie zwycięstwo. Jakoby tylko 30%, 30 Kaledończyków opowiedziało się za niepodległością, a wynik był zupełnie inny, bo 43 ponad procent osób głosowało za niepodległością, czyli no to jest duża różnica jednak, dająca Kanakom nadzieję na zwycięstwo w kolejnym tym referendum. No. Wracajmy więc w takim razie do tego referendum, od którego zaczęliśmy naszą opowieść teraz, kiedy troszeczkę lepiej znamy Nową Kaledonię, będą o tej sprawie decydowały tak naprawdę trzy grupy. O pierwszej właśnie opowiadałaś, Kanakowie, i z tego opisu wyłania się taki obraz grupy, która jednak jest Dość podzielona. Między innymi ze względu na to, że na tej wyspie Sosen w poprzednim referendum za niepodległością głosowało ponad 60% mieszkańców, ale ówczesny wielki wódz, a teraz jego następca w postaci mera, byli działaczami partii domagającej się pozostania w obrębie Francji. Jak więc Kanakowie podchodzą do tej sprawy niepodległościowej? Czy to jest bardzo zjednoczony front, czy jednak te podziały są głębsze i od czego zależą? Tak jak wszystko na Nowej Kaledonii, myślę, że już dzisiaj wielokrotnie mówiłam, to jest bardzo złożone. Wprawdzie na ilde peu Ilaryon Świętej Pamięci opowiadał się przeciwko niepodległości, żałuję, że już nie będę mogła się z nim na ziemi nigdy spotkać, bo bałam się po prostu zapytać go faktycznie o jego preferencje, bo to, że był członkiem partii, nawet senatorem we francuskim senacie, właśnie z ramienia partii Rassemblement. Myślę, że wcale nie oznacza, że on tak całkowicie opowiadał się za pozostaniem przy Francji, bo ostatnio dogrzebałam się, w, jak odsłuchiwałam wywiad, dogrzebałam się właśnie do takiego fragmentu, kiedy mi mówi, że oni tak naprawdę na, na tej wyspie to już są trochę niepodlegli i że żaden tam biały nimi, nimi nie rządzi i zastanawiam się na ile po prostu... Jego postawa, czyli to, że był w tej partii antyniepodległościowej, wynikała z jego przekonań, a na ile z tego, że Ildepeu jest częścią prowincji południowej zdominowanej przez Europejczyków, którzy są przeciwko niepodległości i on być może strategicznie. Zdecydował się na taki front, żeby móc pozyskiwać dofinansowania i mieć przychylność władzy w prowincji. Bo Nowa Kadenia jest podzielona na trzy prowincje, czyli prowincję południową, wyspę i północną i prowincja północnej i są w rękach niepodległościowców. A prowincja południowa, w której zresztą zamieszkują dwie trzecie mieszkańców archipelagu, jest zdominowana przez antyniepodległościowców, więc być może to było trochę takie zagranie strategiczne. Nie wiem. Z drugiej strony też mi wielki wódz pokazywał akt. Stanowiący o tym, że Nowa Kaledonia staje się częścią Francji z 29 września 1853 roku, i mówił mi też, że nawet jeśli Nowa Kaledonia uzyska niepodległość, to ile de przez ten akt historyczny zawsze będzie częścią Francji. Więc tak naprawdę ciężko mi stwierdzić, też. Co oni tak naprawdę, kto jak zagłosuje. Mam znajomych zażartych niepodległościowców, ale jak z nimi rozmawiałam, to sama nie wiedziałam, czy w dniu referendum jednak nie opowiedzą się za pozostaniem przy Francji. Bardzo często osoby, z którymi rozmawiałam, odnosiły się do Vanuatu, mhm. i tutaj znowu mamy takie dwa fronty. Jedna grupa mówiąca, że Vanuatu jest no już właśnie 40 lat niepodległe, świetnie sobie poradzili, jest tam bardzo mało białych, sami o sobie stanowią i skoro oni sobie dali radę, to przecież my też możemy. I druga grupa mówiąca, ale biednie na tym Vanuatu. Tak, bo to trzeba podkreślić, że Nowa Kaledonia po Australii i Nowej Zelandii jest trzecim najbogatszym terytorium na oceanii. Tak, i PKB w ogóle na mieszkańca Now Nowej Kaledonii jest wyższe niż w Polsce. Mhm. Tam kilka tysięcy euro niższe niż we Francji, ale naprawdę poziom życia jest bardzo wysoki. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich, bo wielu Kanaków jest wykluczonych czasem na, na z własnego wyboru po prostu, bo nie chcą iść do pracy, wolą takie. Wolne życie i nie bycie uwiązanym różnymi zobowiązaniami wiążącymi się z podpisaniem umowy, kontraktu, ale nawet jeśli ktoś nie pracuje, to dzięki pomocy socjalnej może żyć na takim, może nie jakimś świetnym poziomie, ale po prostu komfortowo. Zwłaszcza z pomocą rodziny, bo te więzi rodzinne, ta pomoc w społeczności jest olbrzymia. Tamte więzy są naprawdę. Naprawdę bardzo, te więzy są bardzo silne. To, co nam się wydaje, jak tak myślimy o naszych dalekich kuzynach, sobie myślimy: ojku, piąta woda po kisielu, nie? Jakiś tam daleki kuzyn, to dla nich to jest najbliższa rodzina, u której można poprosić o pomoc. Jeśli czegoś potrzebujemy, jeśli organizujemy ślub, to wiemy, że te osoby przyjdą nam pomóc w organizacji tego ślubu i wesela, że jeśli będziemy w potrzebie, to te osoby na pewno nam pomogą i nie zginiemy. I też tak się czułam jak tam byłam, tak się czułam zaopiekowana przez tych ludzi, którzy mnie gościli, że wiedziałam, że nie stanie mi się krzywda, że skoro oni mi powiedzieli, że już jestem od momentu zrobienia gestu zwyczajowego, który robi się jak tam się przychodzi do kogoś z wizytą, więc jeśli oni mi jak ja wykonałam ten gest powiedzieli, że teraz się tobą zaopiekujemy, to naprawdę tak się czułam. Przejdźmy w takim razie do drugiej najliczniejszej grupy, czyli białych, i to nie tych białych, którzy przyjechali bezpośrednio z Francji w ciągu ostatnich kilku lat, czyli właśnie ci Kaldos, o których wspominałaś na początku. To są ludzie, którzy od pokoleń mieszkają na Nowej Kaledonii, ale są potomkami Francuzów. Jak oni podchodzą do sprawy niepodległości? Bo wspominałaś już, że Marine Le Pen zdobyła tam bardzo dobry wynik w ostatnich wyborach prezydenckich. Przedstawiciele jej partii byli witani z honorami w Numei, tłumy ich oklaskiwały na ulicy. Czy to wskazuje, że ta społeczność jednoznacznie chce pozostania przy Francji, czy to również jest bardziej złożone? Też to nie jest jednoznaczne. Jednak wielu kaldoszy, jako że mówiłam o tym wykorzenieniu, czuje się wykorzenionych i dla nich już nowa Kaledonia jest tą ojczyzną, to oni też opowiadają się za, za niepodległością, mają świadomość tego, że być może nie do końca są gotowi. To też jeden z argumentów, który bardzo często słyszałam. Że jeszcze nie jesteśmy na to gotowi, ale z drugiej strony mówi, ale czy w ogóle kiedyś będzie taki moment, że będziemy gotowi, że to właśnie wtedy będziemy w stanie sami sobie stanowić, to chyba jest kwestia właśnie wypracowania pewnych, pewnego systemu, czy właśnie kwalifikacji ludzi, którzy mogliby zajmować pewne stanowiska. I ja wierzę, że ci ludzie już tam są, tylko trzeba byłoby dać im szansę, czego często się nie robi, bo na przykład Taka sytuacja z wyspy Lifu, jedna z wysp lojalności. Mam znajomą kanaczkę, która jest psycholożką, po studiach we Francji i po 20 latach we Francji wrócili na Nową Kaledonię. Z dziećmi, które urodziły się i wyrosły we Francji, wrócili na Kaledonię i nawet nie do Numej, tylko na wyspę Lifu. Bardzo mnie to interesuje. Może jak odpocznę po doktoracie, to się zajmę tym tematem, o tym, jak to jest wrócić po tylu latach na wyspę, zwłaszcza dzieci, które. Wychowały się w Clermont-Ferrand bodajże, ale ta Ani, wykształcona psycholożka, chciała podjąć pracę psycholożki w szkole, bo akurat był etat wolny, to sprowadzili na to miejsce psycholożkę z Francji. Także to pokazuje ten szklany sufit, o którym opowiadałam. No. Jest miejsce, dlaczego nie zatrudnimy kogoś lokalnego? Jest jeszcze jedna grupa społeczna, która stanowi ponad 20- kilka procent mieszkańców, a która jest z reguły pomijana w tej opowieści o Nowej Kaledonii. To są potomkowie tych imigrantów z krajów azjatyckich, z innych kolonii francuskich, sprowadzonych do pracy przy Niklu. Co z tymi ludźmi? Tak, z jednej strony mamy właśnie z Azjatów, czyli z Indochiny, z Indonezji, z Wietnamu, Japonii, ale też jest jeszcze jedna grupa bardzo ważna z mieszkańcy Wallis i Futuny, mm -hmm. czyli innego terytorium zamorskiego Francji na Pacyfiku, których jest na Nowej Kaledonii około 22 tysiące, czyli więcej o 10 tysięcy niż na Wallis i Futunie. To jest w ogóle ciekawa sytuacja. I którzy... Migrowali zarówno w czasie tego boomu niklowego do pracy w kopalniach niklu przy wydobyciu niklu i obróbce, ale także to jest nowsza fala migracji, a także już osoby urodzone na miejscu. To jest dość spora grupa, która może mieć duży wpływ na wynik wyborów, bo wśród nich są zarówno zwolennicy niepodległości, jak i przeciwnicy. Co ciekawe, w zeszłym roku, nie, w tym roku były wybory do Prowincji, do zgromadzeń w trzech prowincjach, i oni mają trzech przedstawicieli w zgromadzeniu prowincji południowej, także już mają realny wpływ Swoje na to, polityczne. co się dzieje. Także mamy ich, mamy potomków właśnie z Azji, mamy też mieszkańców Vanuatu, mieszkańców Polinezji francuskiej i innych okolicznych wysp którzy jeśli byli na Nowej Kaledonii przed 94 rokiem. To mogą brać udział w referendum. Także myślę, że w dużej mierze to od ich głosów będzie zależała przyszłość Nowej Kaledonii. Myślę też, że Kanakowie mają wielkie nadzieje, nie tylko Kanakowie, bo teraz uogólniam, zwolennicy niepodległości mm -hmm. po prostu mają wielkie nadzieje dzięki temu, jak Przebiegło to poprzednie głosowanie, także. W którym też znaczna część zwolenników niepodległości nie głosowała. Oni je bojkotowali, dlatego uważają, że w tym roku mają większe szanse na odniesienie sukcesu. Myślę, że Myślę, że tak. Że to też może mieć wpływ, ale że też wpływ może mieć propaganda tutaj drugiej strony, czyli przeciwników niepodległości. Tak jak wspominałam o tej gazecie kaledońskiej, która jest w rękach białych, która ogłaszała przynajmniej wobec właśnie sondaże przedwyborcze, która często na pierwszej stronie ta gazeta nazywa się Le Nouvel Kaledonien, i bardzo często właśnie kanakowie są przedstawiani jako właśnie grupa pełna przemocy, patologii, bo non-stop się pisze o jakichś wypadkach, kradzieżach, przedstawiając kanaków jako grupę, która bez wsparcia Francji, pieniędzy z Francji i takiej asysty, matki Francji sobie nie poradzi. Taki obraz jest kreowany. Bardzo często i w mediach, i właśnie wśród Europejczyków, którzy z takimi wyobrażeniami często jadą na Nową Kaledonię. Więc myślę, że dużym plusem jest to, że tylko osoby będące na Kaledonii od tych ponad 20 lat mogą oddać głos, a nie tak jak w referendum, które zostało zbojkotowane w 1987, że osoby będące od 3 lat już mm -hmm. na Kaledonii mogły głosować. Dlatego zresztą Kanakowie je zbojkotowali. Mam nadzieję, że wybiorą mądrze. Jakkolwiek by nie wybrali, że nie dojdzie do, nie będzie eskalacji konfliktu, nie powtórzą się wydarzenia z lat 80. Przypomnijmy też, że jeżeli w tym głosowaniu w październiku opcja niepodległościowa nie wygra, to jest jeszcze zapisane trzecie referendum za dwa lata. Natomiast. Zakładając, żeby wygrali i że ta niepodległość by przyszła, to taka ostatnia kwestia, która mnie zastanawia, to czy Francji po prostu nie zastąpią Chiny? Ze względu na to, że tak się stało między innymi na Vanuatu, na Fidżi, Chiny coraz mocniej przyciągają do siebie politycznie kraje Pacyfiku, opłacając im różne projekty infrastrukturalne. Czy to nie jest tak, że te pieniądze, które by się skończyły od Paryża, zostaną po prostu zastąpione pieniędzmi z Pekinu, bo w innym wypadku ten poziom życia spadnie wielokrotnie? Jest takie, i tutaj nie wiem, czy użyć słowa szansa czy zagrożenie, mm -hmm. <laughs> może się tak stać. Myślę, że Bougainville, które zagłosowało za niepodległością w zeszłym roku, jest tego przykładem, bo politycy właśnie tego autonomicznego regionu Bougainville po zwycięstwie w referendum zapewniali o kontaktach z Chinami i o ścisłej współpracy, więc Chiny czają się na pewno, bo są bardzo obecne w tym regionie. Myślę, że zależy im na jeszcze większej obecności. Jest też Australia, której może zależeć na wpływach. Jak byłam na Vanuatu, to bardzo zaskoczyło mnie to, że Wszystkie sklepy w Port Villa, czyli w stolicy, są prowadzone właśnie przez Chińczyków. Nie ma ani jednego sklepu prowadzonego przez, przynajmniej ja nie zauważyłam, przez Niwanuatu. Więc ich obecność jest widoczna nie tylko właśnie w tych inwestycjach, bo na przykład parlament Niwanuatu został fundowany przez Chińczyków, mhm. ale również no, w, w gospodarczym świecie i myślę, że ta ekspansja Chin jest bardzo prawdopodobna. Jest jeszcze jedna kwestia podległości, jako takiego symbolicznego zerwania więzi z Matką Francją, mocarstwem kolonialnym, kolonizatorem Nowej Kaledonii. I znowu odniosę się do Bougainville. Trafiłam ostatnio na wypowiedź prezydenta tego autonomicznego regionu, który po wygranym referendum powiedział, że przynajmniej psychicznie czujemy się wyzwoleni. Także myślę, że zwycięstwo w referendum. Nawet jeśli nie wiemy, jaki byłby efekt tego wyzwolenia się od Francji, uzyskania niepodległości od Francji, byłoby takim symbolicznym końcem smutnej i trudnej historii kolonizacji. Zobaczymy w takim razie, czy mieszkańcy Nowej Kaledonii zdecydują się na taki koniec w tym roku, czy może za dwa lata. Przypomnę, że dziś moim gościnią była Karolina Kania, etnologka i antropolożka kultury, prowadząca od już 6 lat badania terenowe. Właśnie na Nowej Kaledonii. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję.